Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy kolejną partię Kasparowa. Jego przeciwnikiem jest Jan Nan. Tylko tak jakby mieli nieco odwrócone kolory. Nieco odwrócone, ale co to zmienia? Kasparow białe. Jan Nan czarne. Partia grana była podczas Olimpiady Szachowej w Lucernie w 1982 roku. Kasparow wypadł w tej olimpiadzie doskonale, to był jego debiut. Kosił równo z trawą d4, skoczek f6, c4, e6, skoczek c3, d5. Teraz, kiedy białe nie chcą grać Benoni, mogą zagrać skoczek f3 albo e3, a jak chcą grać, to grają d5. ED5, ED5, D6. Powstała pozycja nowoczesny Ben Oni. Ben, syn Oni, mojej boleści. Mówimy Ben, choć niektórzy mówią Bin. Bin mówią. Ben, syn mojej boleści. E4, G6, F4, goniec G7. Wariant czterech pionów, goniec B5. Tu kiedyś to omówię. Jedyny ruch jest skoczek z F na D7. Nie wolno tak grać. Z uwagi na niesamowite posunięcie E5. E5. I gdzie ta sierota ma iść? Nie ma. Dlatego pogonię z B5. Goniec D7 też nie jest z tej przyczyny dobre. Skoczek FD7. Skoczek ucieka spod uderzenia. A4. W partii z Gurewiczem w czasie turnieju międzystrefowego z Dmitrym Gurewiczem, Jan Nan grał Hetman H4. Kasparow to wszystko wiedział. Jest taki wariant Hetman H4, bardzo popularny w tamte lata, forsowny. Zresztą Kasparow też wygrywał. Białymi grał tak Dmitr Jakowienko, nie tak dawno. Skoczek A6. Czarne nie boją się zdwojenia pionów, bo piony A będą tak samo trzymać piony B. Zresztą nikt tego nie bije, szkoda białopolowego gońca. Poza tym goniec na B5 przychodzi nie po to, żeby zbić konisia. Skoczek B4, roszada A6. No chyba, że chcemy dostać przewagę na czarnopolowej szachownicy, wykorzystując, że skoczek z B4 nie ma powrotu do gry. Jak widzimy, stoi na B4 i zostanie do końca partii. No może nie do samego. F5. Otwieramy gońca, chcemy przyjść na G5. Roszada. Albo przyjść na F4 i atakować tu. W partii jednak nastąpiło przejście na G5. I czarny musi podjąć decyzję. Jak odejdzie hetmanem, to zostanie zamurowany. Jak pnie pionka, jak zagra goniec F6, to po hetman D2 będą słabości na czarnych polach. Jan Nan zdecydował się na F6. F6. Zamknął gońca. To goniec F4. Jawnie atakujemy na D6. Czekamy, co białe wykombinuje. Po hetman C7, hetman D2, wieża AE8, wieża A1, wieża E7, B3. Białe miałyby nieznaczną przewagę, ale też możliwość jasnego planu gry. GF5 zmienia strukturę pionów. Zamiast odbicia na F5, Kasparow bije na D6. Tu trzeba powiedzieć, że Kasparow był mistrzem wtrąconych posunięć. Właśnie to jest wtrącone posunięcie. Co ciekawe, ta pozycja nie jest nowa i grał Mikołaj Lubę, który po niemiecku z małżonką komentuje na kanale
szachy 24, grał tu wieża e8. Goniec bije a4. No trudno powstrzymać się od wzięcia piona, no trudno. Tu wisi goniec, proszę bardzo, kombinujemy jak Kasparow. A Kasparow lubi prostą grę. Wziął gońca, stracił gońca i napadł konisiem. Najsłabszy punkt przeciwnika. Tu koniś jak stanie, będzie gońca ograniczał, będzie strzelał tu i tu i tu i tu. Pole F5 doskonałe pole dla skoczka. Sztuka gry w szachy polega na znajdowaniu najlepszych pól dla figur i stawianiu ich. Więc przejściowa ofiara piona nic nie znaczy. Pion E4 jest do zabicia. Koniś napad. Hetman D7. Jednego piona odbiliśmy, ale pozycja białych jest kompletnie wygrana. Izolowany pion hetmański maszeruje. To jest konieczność jego blokowania. To jest jeden problem czarnych. Drugi problem czarnych, słabość króla. Czyli typowa walka przeciwko tą słabościom. Promocji piona i blokowania króla. Król H8. Trochę nieszczęśliwie. Skoczek C5. Drugi pion odbity. Hetman D5. Być może, że tu Jan Nan skończył swoje obliczenia. No wydaje się, że dobrze. Piona odbił, hetmany się wymienią. Wieża przyjdzie na D8, nic złego się nie dzieje. Poskoczek B7, wieża zbije na B7, odbije piona. Zredukują się piony z tego skrzydła. Przy pionkach 2 na 2 nie może przegrać. No może tak. A Kasparow policzył dalej. Wymienił hetmana. Wszedł skoczkiem na E6 i Nan się poddał. Jak obronić tego nieboraczka? Na H6 nie może iść, a obrona wieżą prowadzi do straty jakości. Pion F6 też się nie utrzyma. Pion B7, skoczek, wieża wpada na siódmą linię. Przykładowy wariant, wieża F7. Najpierw wieża D1, to nie ucieka, konisia można wziąć. Skoczek B6. Wieża B4 i dopiero teraz skoczek bije G7, a żeby na to chce zbić, podwiązać i po obronie, i obrona już nic nie daje. Obijemy i zostajemy z wieżyczką więcej. Taką pozycję to ja też bym wygrał z Janem Nanem. Doskonała partia Kasparowa, ale trzeba mieć świadomość, że miał ją głęboko przeanalizowaną. Prawdopodobnie goniec G5 jeszcze było efektem samodzielnej analizy i wiedział jak grać, przynajmniej dotąd wiedział jak grać. A podejrzewam, że prawie cała partia tylko ostatnich posunięć Kasparow wykonał samodzielnie przy szachownicy. Dziękuję bardzo za uwagę.